Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z 5M. Dzisiaj jesteśmy na Atomic Roleplay na Midgardzie, czyli to jest serwer bez whitelisty. Każdy może się tutaj dostać, każdy może grać w zasadzie taką postać, jaką chce, nie musi pisać żadnych podań i tak dalej. Co jest tutaj w tym fajnego, że to jest to, że po prostu gra tu ponad 200 graczy w taki normalny, zwykły dzień. Nie mówię tutaj o jakimś weekendzie, wolnych dniach, świętach i tak dalej, tylko po prostu zwyczajny taki dzionek. Na początek oczywiście zaczniecie sobie tutaj, w tym miejscu, gdzieś koło tej stacji, będziecie sobie tworzyć jakąś tam swoją postać, tak widzicie, ja już swoją stworzyłem, zupełnie troszeczkę inna niż na Voltage'u. No i co? I wypadałoby teraz podjąć jakieś pracy, czy chociażby po prostu kupić sobie jakieś podstawowe rzeczy, jak może jakieś jedzenie, picie, telefon, zrobienie prawa jazdy, co też by wam się pewnie przyda do tego, żeby jeździć. No i oczywiście tak, jeśli sobie przekroczycie tutaj, to w tamtym miejscu, gdzie teraz pokazuję palce, możecie sobie wypożyczyć rower za darmo. Zupełnie za darmo. Nic za to nie płacicie, ale także możecie sobie wypożyczyć jakiś samochód od lokalsa, jeśli wam się na przykład taki napatoczy. Tak jak biegacie i macie takiego blura na ekranie, to znaczy, że po prostu wasza postać się męczy. Skakać za bardzo też nie można, ponieważ chyba jakoś tam jak sprintujecie i skaczecie jednocześnie, to po drugim, trzecim skoku, tak czasami nawet i po czwartym, po prostu wywalacie się na zęby. Czyli jest to tak zrobione, żeby po prostu jakby nie wykorzystywać mechaniki gry, żeby się szybciej gdzieś tam nie dostawać. No i macie tutaj cztery rowery do wyboru, które możecie sobie wypożyczyć. No ja sobie wypożyczę jakiś ten i po prostu sobie mogę jechać teraz. On jest darmowy, więc tak naprawdę ja nie potrzebuję tutaj nic płacić za niego i w każdej chwili mogę go tutaj porzucić i tak naprawdę mogę wypożyczyć go sobie jeszcze w jakimś tam innym miejscu, bo jest parę takich lokalizacji, w których te rowery naprawdę można sobie wypożyczać. Tak bezpośrednio za darmo. Tak jak widzicie, tam gdzie jest mapa, jest po prostu taki jakby licznik, taki w zasadzie wskaźniki, które nam się przydają. Do czegoś, ja sobie tutaj wypożyczę samochód, to wam łatwiej tutaj opowiem. No oczywiście standardowo klawiszologia to pod U. Zabieracie sobie kluczyki, tylko pod tym względem na tym serwerze nie ma informacji, że znaleźliście te klucze. Jeśli naciśniecie U, nie pojawia wam się informacja, że nie znaleziono kluczy, to te klucze żeście sobie wzięli. Ale dla pewności lepiej jest nacisnąć dwa razy U, jeśli ujrzycie, że jest pojazd zamknięty, wtedy macie klucze. No i oczywiście informacja tam z numerem rejestracyjnym. Przejdźmy może teraz do tego, co pokazuje się przy mapie, jeśli jesteśmy w samochodzie. Tak więc, jedynka, która teraz tutaj jest, którą widzicie obok 53%, to jest bieg. Teraz wam go pokażę. Podjadę troszeczkę szybciej. Mam dwójkę, mam trójeczkę i mam czwóreczkę. To pod biegami to jest oczywiście taki jakby, nie jest prędkością, jeszcze jak to się nazywało, to jest ten wskaźnik odnośnie obrotów silnika. Wiadomo, nie? Teraz jest to powiedzmy ten połowa, to jest te 5, to jest takie 5000 obrotów pewnie na minutę. O to chodziło. Procenty, które są tutaj ukazane, to jest poziom paliwa. Tak, na tym serwerze jest system paliwa i samochody trzeba tankować. Paliwo nie jest niestety tanie, jeśli porównamy sobie to do zarobków, więc nie opłaca się tak naprawdę tankować fur, które bierzecie od lokalnych użytkowników tej drogi. No i oczywiście obok po prawej stronie tych procentów mamy tutaj prędkościomierz, czyli wskazuje nam, z jaką prędkością aktualnie tutaj jeździmy. No i tak. Oczywiście zielony pasek to jest nasze zdrowie, na żółty to jest nasz głód, nasze jedzenie, niebieski to jest nasze nawodnienie, no i ten szary to jest oczywiście w tym momencie jest szept, normalna rozmowa, krzyk i po prostu zasięg, w jakim nas słyszą inni po prostu gracze. No ale dobrze, weszliśmy sobie na serwer, wypadałoby ogarnąć sobie tutaj jakiś telefonik chociażby. Możecie skorzystać rzeczywiście tutaj z tych sklepów 24/7 i po prostu 24 na 7. To są takie całodobowe sklepy, które tutaj, ale wydaje mi się, że tutaj może być małe oblężenie, więc może nam ktoś tutaj przeszkadzać. Więc ja myślę, że udam się do tego tutaj oto sklepu. Chyba, że wybiorę sobie jeszcze jakiś inny. Ten jest na odludziu, ten jest na odludziu. Wszystkie są na odludziu. Co to tak? Tu jest ten, tu jest to.
No dobra, czyli po prostu jadę tam, gdzie sobie zaznaczyłem. Tak jak widzicie, tutaj ktoś już szaleje. Więc za każdym razem coś się dzieje. Pisaliście mi ostatnio pod... Znaczy ostatnio, no już trochę to tam minęło. Pod filmami z Voltage'a, że po prostu tam trafiliście na jakiś tam... O, widzicie, nawet jak wchodzę do strefy z muzyką, to mi pokazuje się taka informacja, że mogę sobie po prostu tą jakby muzykę ściszyć i tak dalej. To jakiś dwóch gości sobie tutaj stoi po prostu, rozmawiają, zawsze coś się tutaj jakieś życie, powiedzmy, kręci. No i pisaliście mi, że po prostu tam jakieś takie krzywe akcje wychodzą, że ludzi rozjeżdżają na, pod szpitalem i tak dalej, na tych serwerach bez whitelisty. Generalnie ja się z czymś takim jeszcze nie spotkałem, być może to zależy właśnie od tego, w jakich godzinach gracie, bo jeśli gracie w godzinach popołudniowych, jakichś tam bardziej wieczornych, czy chociażby nocnych, gdzie po prostu ludzie jakby już starsi tutaj grają, bo wiadomo, młodsi wtedy idą spać, bardziej jacyś ogarnięci może wtedy zostają, no to generalnie takich zachowań nie ma i ja takich zachowań nie uświadczyłem. Wiadomo, że w większości ludzie tacy ogarnięci grają ze sobą, no bo jednak to się gra tutaj ze znajomymi, najlepiej w takim jakby gronie swoim. Dobra, tu mamy tak, pojazd zamknięty. Pasu bezpieczeństwa tutaj nie mamy, tak jak w przypadku Voltage'a, więc no niestety. Jeśli chodzi o zakupy, to po prostu wchodzimy w kółeczko, napoje i wybieramy sobie napoje. Sprawa z tym, ile możemy unieść, jest naprawdę tutaj lepsza niż na Voltage RP, ponieważ tak, wybieramy sobie 10 wody. Następnie przechodzimy sobie tutaj na przekąski i wybierzmy sobie kanapeczki. 5 kanapeczek maksymalnie możemy, więcej nie da rady. Gotowe jedzenie. Chlebek. O, chlebek. Chlebek, chlebek sobie weźmiemy. Chlebka też 10, dobrze. Mam bankomat, jakby ktoś potrzebował wypłacić albo może nie wypłacać pieniędzy. Gdzie są akcesoria? To jest kasa, więc to będą akcesoria. I w akcesoriach możemy znaleźć telefon. Do tanich rzeczy on nie należy, tu macie też jakąś kamerę, więc bierzemy sobie jako jedno. Widzicie, że na górze po prostu się pojawia, że coś tam żeśmy dodali do koszyka. No i przechodzimy teraz do kasy. I mamy tutaj 685 za całe nasze zakupy. No i oczywiście dajemy zapłać kartą, no bo gotówki nie mam przy sobie. No i kupiłem. I teraz tak, pod F2 oczywiście mamy coś takiego jak itemy. Każdy item ma swoje jakieś jakby określone miejsce. Nie ma tak, że po prostu nasza postać może dźwigać 25 kg, tak jak było na Voltage'u. Tylko po prostu mamy, że chleba możemy mieć 10, czegoś innego możemy mieć też 10 i tak dalej. Dopóki nie zapełnimy danego przedmiotu, danego typu przedmiotu, to po prostu możemy tak naprawdę nosić połowę jakiejś hurtowni spożywczej tak naprawdę. Możemy nosić dwie skrzynki mandarynek przy sobie, możemy nosić 10 bursztynów, możemy nosić jeszcze, nie wiem, w ogóle jakąś broń, narkotyki, w ogóle wszystko. Coś, co by się nie pomieściło, ale wydaje mi się, że taki system jest lepszy, ponieważ jeśli chodzi o pracę, to nie ograniczamy się do miejsca w postaci takiego ogólnego, tylko po prostu ograniczamy się do miejsca na itemy związane z wykonywaniem pracy. I teraz tak, no oczywiście używamy wody, żeby się napić, to standardowo już chyba na większości serwerów, tak samo z chlebkiem sobie robimy. Wsiadamy tutaj do naszego pojazdu, oczywiście musimy na niego patrzeć, żeby go otworzyć. Automatycznie się odpala, no ale pod Y możemy sobie taki samochód zgasić, wiadomo. No i lecimy. No i dobra, co dalej? Mamy telefon, mamy to wszystko, mamy i tak dalej. Kupiliśmy sobie takie podstawowe przedmioty, więc... Co teraz należy zrobić? No oczywiście nic innego jak po prostu zdać egzamin w szkole jazdy. Pytania są na tyle proste, że po prostu raczej nie ma sensu gdzieś tam ich zamieszczać i tak dalej. Prawdopodobnie gdzieś nawet w internecie można by było spotkać, albo ewentualnie na Discordzie możecie pytać o takie te pytania, jeśli na przykład coś się macie, nie możecie zdać, ale to jest po prostu na logikę tam. Wszystko jak odpowiadacie, to na pierwszy rzut oka widać, że po prostu jakieś tam odpowiedzi, niektóre są błędne i ich raczej nie zaznaczamy. Prędkość w mieście, no to tam jest 80 według tego, co jest po prostu na teście, poza na zabudowanym, czyli na jakichś tam autostradach czy coś, to jest 130. Jakoś tak, po prostu to, że się tam gdzieś zatrzymujecie, na czerwonym świetle możecie skręcić w prawo, jeśli się upewnicie i tak dalej, i tak dalej. Po prostu takie zwykłe, zwyczajne pytania. W zależności od tego, kiedy zdajecie, to możecie natrafić na naprawdę sporą grupkę ludzi, ponieważ oni tam
Cały czas zdają. Cały czas ktoś zdaje, cały czas coś przychodzi, bo wiadomo, że ta rotacja jest naprawdę duża. Jeśli chodzi o pracę, to na przykład nie możecie wykonywać pracy, w której wymagana jest kategoria na przykład B i musicie jeździć samochodem jak jakiś kurier i tak dalej, ponieważ nie macie prawa jazdy. Wydaje mi się, że w większości prac, które wymagają jakiegoś prowadzenia samochodu, jeśli generalnie nie macie prawa jazdy, to wam chyba nawet i nie wydadzą tak jakby samochodu wtedy. To widzimy jakąś masakrę. Więc warto zdać sobie, prawo jazdy nie jest drogie, bo tam chyba 500 za teoretyczny i chyba drugie 500 za praktykę. Praktyka w zasadzie wszędzie taka sama, tak jak już mówiłem, więc to się nigdzie nie zmienia. No i wiadomo, za pierwszym razem jak zdacie to tylko 1000, a potem jak wchodzicie na serwer macie chyba tutaj, kurczę, nie pamiętam ile, ale 1500 tracicie na pewno macie. Nie wiem, czy coś nie około 5 albo 10. Nie, 10 to chyba nie. Coś chyba około 5000 na jakieś tam swoje własne wydatki. Jeśli chodzi o kwestie pracy, nie ma to tak, że musicie iść do urzędu i tak dalej, tylko po prostu idziecie na miejsce pracy, przebieracie się w ciuchy robocze i idziecie pracować. Tylko po zakończonej pracy pamiętajcie, żeby się przebrać, bo nie będziecie mogli na przykład zacząć innej pracy. To jest o wiele taki jakby lepszy system, dlatego że nie trzeba wiecznie jeździć tam do urzędu, jak na przykład znudzi nam się pewna robota, tylko od razu jedziemy na drugą pracę. Są tu oczywiście prace, które są mega nieopłacalne. Są tu prace, które można wykonywać na tak zwanym awku, czyli po prostu podczas jak na przykład idziecie na obiad, możecie zostawić sobie postać i ona będzie na was tutaj zarabiała. Jak to zrobić, to generalnie powiem wam być może w jakichś następnych odcinkach. Na pewno wspomnę o najlepszej pracy, jaką tutaj możecie wykonywać, jaka jest najlepiej płatna praca na tym serwerze, żeby sobie dobrze i szybciutko tutaj zarobić. Tak więc na ten odcinek to by było tyle, bo to są takie podstawy, jak tutaj ogarnąć sobie ten serwer, z czym to się je, jak zacząć i w ogóle. Pamiętajcie, żeby po prostu zawsze przestrzegać jakichś tych zasad roleplaya, bo mimo to, że jest dużo jakichś tam ciekawych serwerów, to nie zawsze każdy nam tutaj będzie odpowiadał. Tak więc ja wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zostaw łapkę w górę, napisz jakiś komentarz, zasubskrybuj ten kanał, jeśli jesteś nowy. Pamiętaj o dzwoneczku, zapraszam cię do mojego Instagrama, na mojego Discorda. Wszystkie linki masz w opisie. A ja mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.